Witam Państwa, Marcin Dorociński, Piłsudskiego 138. Dłuższy czas nie miałem okazji prowadzić tego programu, choć to nie tak dawno wspólnie z Arkiem Stolarkiem w tym studiu gościliśmy. Arek dzisiaj ma trochę inne obowiązki, no i myślę, że spędzimy ten czas równie sympatycznie. A dzisiaj gościem w pierwszej części programu jest Przemysław Kita. Specjalnie go przedstawiać nie trzeba. Przemek świetnie to zrobił wszystko, przychodząc już do klubu i rozpoczynając ten sezon w świetnym stylu. Tradycyjnie, moi drodzy, możecie zadawać pytania za pośrednictwem Facebooka, YouTube'a. Będziemy starali się na bieżąco oczywiście na nie reagować i odpowiadać tak, żebyście byli ukontentowani, oglądając nasze dzisiejsze spotkanie. Przemku, powoli ten rok piłkarski dobiega końca. Runda jest tak naprawdę już za nami. Teraz rozgrywamy już mecze grane awansem z rundy wiosennej. Pierwsze takie spotkanie to był Gryf Wejherowo. Wiem, że już ciężko teraz wracać do znowu historii sprzed kilku już dni, ale dla Ciebie dosyć istotnej, bo w tym meczu zdobyłeś taką ważną dla siebie bramkę po dłuższej przerwie. Pamiętamy świetny początek, później kontuzja. No i dobra gra, ale tego gola cały czas Ci brakowało. Zabiegałeś o niego, walczyłeś. Nie chciało wpaść do sieci, chociaż raz dałem Ci bramkę z Legią wtedy, ale okazało się, że to nie do końca, jednak jeszcze obrońca Legii zdążył dotknąć piłkę. Tak, no gdzieś ciężko było mi strzelić ostatnią bramkę, było tych sytuacji, ale nie mogłem ich wykończyć, brakowało mi tego dobrego, nie wiem, pasa, trafienia po prostu w bramkę. No, ale teraz się przełamałem i myślę, że jeszcze są dwa mecze i w tych meczach też na pewno mi się uda jakąś bramkę strzelić. To w ogóle fajny mecz w Twoim wykonaniu, nie pierwszy zresztą. Dobre statystyki, 4 bramki strzelone, 8 asyst. Jak na zawodnika, który dopiero przyszedł do klubu, zagrał tutaj pierwszą rundę, no to nie są to powody do wstydu, delikatnie mówiąc. Na pewno, a gdzieś myślę, że tych bramek szkoda, że więcej ma. Gdzieś 6, myślę 7 to tak jest na rundę, to by było... Myślę, że taki fajny wynik. Powiedz Przemku, o, mamy teraz już pytanie. No właśnie, miałem o to też pytać, bo mówimy napastnik, a tymczasem skrzydłowy. O tym nie tak dawno mieliśmy okazję już rozmawiać. Jak czułeś się na skrzydle w ostatnim meczu? Widzisz się z przodu, czy jednak na boku pomocy? Chyba bardziej z przodu. Gdzieś mogę grać na tym skrzydle, ale wydaje mi się, że nominalną to jestem 9, gdzieś tam lepiej się czuję, lepiej mi się gra. Jednak, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, powiedziałeś, że tak naprawdę od tego też zaczynałeś trochę przygodę z piłką, że to skrzydło, ta gra nie jest Ci absolutnie obca. Tak, jak zaczynałem w Włókniarzu Pabianice, to gdzieś to było tylko skrzydło, tak, byłem mały, byłem gdzieś szybki i to była gdzieś ta moja taka pozycja, gdzie grałem, dopiero gdzieś w późniejszym wieku się to zmieniło, że ta 9. Ciepłe słowo od kolejnego z naszych widzów i kibiców. Zbierasz sporo tych pochwał, bo rzeczywiście Twoje zaangażowanie, Twoja walka, poświęcenie na boisku, idące za tym umiejętności, no muszą budzić szacunek, chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę i myślę, że Ty też najlepiej, że to są takie Twoje pierwsze poważne kroki w takiej już dorosłej piłce z dużymi wyzwaniami, z dużymi obciążeniami, z dużą presją także. Znaczy tak, no taka presja jest tu w Widzewie duża, ale też tak naprawdę jak grałem już w Krakowie, to też już ekstraklasa. No to już tak, była ekstraklasa, tak, no to dokładnie. Też jakaś otoczka jest i też już taką styczność miałem, ale na pewno nie taką jak jest tu w Widzewie, bo tu naprawdę kibice żyją tym i przychodzi 16 tysięcy co mecz, tak? To nie zdarza się w klubach w ekstraklasach normalnie na co dzień. Przemek, do tego pytania też jeszcze wrócę, bo to jest rzeczywiście dla Ciebie ta druga liga, kolejny rok tej przygody. W zeszłym roku grałeś w zespole, który był rywalem Widzewa w Olimpii Grudziądz. Nie tak dawno też rozmawialiśmy o tym, jak to oceniałeś. Byłeś tam ważną postacią, to rzeczywiście wcale nie był słaby zespół, o czym Widzew się doskonale przekonał dwukrotnie, zarówno w Grudziądzu, jak i w Łodzi. Patrzysz więc na tą drugą ligę chyba bardziej wnikliwie, masz już pewne doświadczenie, znasz te zespoły, znasz tych zawodników, znasz jej specyfikę. Powiedziałeś same ekstraklasie. Jak byś umiejscowił tą drugą ligę? Jaka to jest liga? Czym ona się charakteryzuje? Ciężko tak stwierdzić. Na pewno grając w ekstraklasie jest więcej miejsca, więc ta kultura jest inna i piłkarze są lepsi jakby technicznie, to wszystko jest szybsza piłka, a w niższych ligach, jak w tej drugiej lidze, są zawodnicy, którzy są silni fizycznie, którzy są szybcy i nie kalkulują. Czasem idzie zawodnik na raz, a tak naprawdę w ekstraklasie by obrońca poczekał, a tu od razu kasuje i nawet się nie zastanawia. Myślę, że jest taka różnica, że tu jest większa walka. Ty tej walki nie unikasz.
Często rzeczywiście zdarzają się mecze, gdzie jesteś mocno poobijany na tym boisku, mimo że no, nie należysz w mojej opinii do zawodników, którzy próbują wymuszać faule, którzy się kładą z byle powodu. Może tak wygląda, czasem daje od siebie. Czasami jakiś tam trener rywala mówi, nie, no znowu wymusza panie sędzio. Tak, słyszę to czasami, zdarza tak, się. No, tak ma może takie, że zabieram czasem nogami, bo uciekam po prostu od tych nóg przeciwnika, żeby nie mieć kontuzji, zawsze tylko dziumnę piłkę, od razu zabieram nogi. Ale w większości to są faule, no, których nie mogę uniknąć i dość dużo mnie kosztują, bo to trochę boli. Przemek, kolejne pytanie od kibica. Jakie masz indywidualne cele na ten sezon? Cel jest jeden, tylko awansować z Widzewem do pierwszej ligi. No ja wiem, że to jest gra zespołowa, ale też myślisz pewnie czasami o sobie, co byś sobie wyznaczył. Czy właśnie, czy myślisz takimi kategoriami? Chciałbym strzelić w tym sezonie, nie wiem, tyle i tyle bramek, wejść oczywiście z klubem do pierwszej ligi, ale gdzieś tam siebie dalej w tej piłce na pewno umiejscawiasz, jakoś się widzisz. Tak, na pewno chciałbym strzelić więcej niż 10 bramek, bo to jest taka, myślę, bariera. 10 bramek to już jakoś to wygląda. No to tak, teraz jeszcze dwa mecze zostały jesienią. Tak spokojnie, bardzo tak. Powiedziałbym, że nie szalejesz, ostrożnie do tego podchodzisz. Przemku, grasz już tutaj kilkanaście spotkań, jesteś całą rundę i kawałek już tej rundy rewanżowej. Jak byś ocenił w tej chwili tą drużynę Widzewa, bez wątpienia inną, aniżeli ta, z którą rywalizowałeś w minionym sezonie? No bo doszło wielu piłkarzy. Tak, doszło wielu piłkarzy i to z doświadczenia ekstraklasowym. I na pewno jest to widać na treningach, nie zawsze może na meczach, bo wiadomo, mecz jest meczem i nie zawsze wychodzi tak, jak co trenujemy na treningu. Ale myślę, że jest potencjał w tej drużynie i z każdym meczem, może w tym mecz był teraz może pierwsza połowa gorsza, ale patrząc na bramki, strzeliśmy 10 bramek. I to dobrze wygląda. Na początek graliśmy też jakby z zespołami Wejherowym i Bytowym, które tak naprawdę były to drużyny, które przebudowę miały też taką jak my, a mieliśmy z nimi problemy. No właśnie. Czy w twojej opinii w tej chwili ten zespół Widzewa, ta drużyna, którą tworzycie, jeszcze się dociera? Czy to już jest ten moment, kiedy powinniście wchodzić rzeczywiście na taki wysoki poziom gry? No wiadomo, że dużo się od was oczekuje. No kibice najchętniej by oglądali grat bramek u siebie i pewne zwycięstwa na wyjazdach. No to nie jest takie proste, jak się o tym rozmawia. To nie jest proste, ale myślę, że wychodzimy na tą prostą i wiemy już, co chcemy grać. Każdy z zawodników nas już się poznał. I wygląda to coraz lepiej i myślę, że już na wiosnę będzie to szło w bardzo dobrym kierunku. Skoro mówiliśmy o twoich celach indywidualnych, o tym właśnie pytanie, czy myślisz? Jak się czujesz, Przemku, w drużynie? Widzisz się w Widzewie przez dłuższy czas? Czy jesteś typem piłkarza, który woli szukać nowych wyzwań w perspektywie najbliższych sezonów? Kolejne pytanie od kibica. Spodziewałem się, że o przyszłość zawsze będą. Jeśli chodzi o przyszłość, to na pewno wiąże z Widzewem długą. Chciałbym ja. A jak to życie się potoczy, to zobaczymy później. No gdzieś na pewno przyjście do Widzewa to też było na pewno z mojej strony takie, że miałem propozycję z pierwszych lig, a chciałem przyjść do Widzewa z drugiej ligi. Czyli to był pierwszy wybór? Znaczy pierwszy wybór miałem pod Beskidzie tak naprawdę. I już tam byłem dogadany, ale dostałem telefon z Widzewa i nagle jest takie nie wiadomo. Kurde. A, czyli ta karta Widzewa była jednak najsilniejsza, taki joker się pojawił. No powiedzmy, że tak, bo znaczy może nie do końca, bo gdzieś te ambicje mam, żeby grać wyżej, grać w pierwszej lidze i tu nagle daję taką ofertę Widzew, że mnie chce i ciężko było wybrać, no ale no, gdzieś musiałem szybko podjąć decyzję i mówię, no Widzew, jestem blisko domu, chciałbym być w końcu tą częścią tego Widzewa, być tutaj, no i zdecydowałem się na Widzew i jak to będzie dalej się potoczy ta moja przygoda, czy kariera w Widzewie, zobaczymy. Czyli to był taki moment trochę w życiu, kiedy podejmowałeś ważną decyzję o przyszłości. Zdecydowałeś się na klub, nic nie umyłując, pod Beskidziu. Pod Beskidzie jest w pierwszej lidze, no ale chyba nie to napięcie, nie taka atmosfera na stadionie. Tutaj to charakterystyczne jest to, że zawodnik, który przychodzi, musi jednocześnie udźwignąć, właśnie, no mówimy ciągle, używamy tego słowa, presję, no tak, jest. I udźwignąć odpowiedzialność, może to nawet lepsze sformułowanie, wiedząc gdzie gra, że może bardzo dużo zyskać, no bo kiedy jeśli tutaj zrobisz sukces, to umówmy się, będzie to głośniejsze niż sukces
w Podbeskidziu na przykład, tak? Nie wiem, czy się zgodzisz, ale tak, w mojej opinii też, tak. Też taką na pewno brałem uwagę, bo od razu zadzwoniłem do brata i też mówię, no mam takie propozycje i on mówi, no naprawdę masz ciężkie, ale mówi, no Przemek, tu jest Widzew, tu przychodzi co mecz 16 tysięcy, tu żyją ludzie tym i myślę, że mówi Widzew, no gdzieś tam taty się pytam, no tata mówi, no nie wiem, ale też Widzew i w końcu gdzieś ta... Ja też ich sam chciałem i myślę, że dużo czasu nie potrzebowałem, żeby zdecydować się na Widzew. Tą decyzję podjąłeś. Trzymamy kciuki bardzo za to, żeby za każdym razem kolejna runda, kolejny sezon potwierdził to, że to była dobra decyzja, żebyś rzeczywiście z Widzewem w Ekstraklasie pokazał, na co stać Przemysława Kite, ale to jest jeszcze oczywiście przyszłość. Przemku, zanim przejdziemy do kolejnej serii pytań, pytanie typowo piłkarskie. Z kim z szatni masz najlepszy kontakt? No, dużo osób. Najbardziej chyba tak z Poczem, z Marcelem Gąsiorem, z Radwanem Zielem, gdzieś z Zajdim, no, z Wolem. No, gdzieś tutaj takie dużo osób z Kosą. Tak myślę, że jest duża taka część grupa, że tak się trzymamy i których lubię, którzy może mnie lubią, może nie wiem. Może mi się wydaje, że mnie lubią. No dobrze, ale na boisku wygląda to raczej tak, że koledzy też cię szukają, mogą na ciebie liczyć, też czekają na twoje podania, często grają do ciebie. No jesteś postacią w tej drużynie ważną. No, ty nie uciekasz od piłki, nie unikasz gry. No staram się na pewno, gdzieś jest to odpowiedzialność, jest 16 kibiców i wiem jak... Tysięcy dodam tylko, ale to powtarzamy co chwilę. I gdzieś jak jest strata piłki, wiadomo, już kibice patrzą i jest właśnie ta presja, jest tego odpowiedzialność, jak to wcześniej mówiłeś, ale jakoś ja zgubiłem wątek. No dobra, a sama gra, grasz z przodu, masz partnera najczęściej we dwójkę, występujecie z Marcinem Robakiem, ostatnio jest to trochę inny układ, z tobą jako skrzydłowym dochodzi jeszcze Rafał Wolsztyński. Jak ta współpraca, jak ta gra wygląda, w jakim ustawieniu czujesz się tak rzeczywiście najpewniej, najlepiej? No, z Marcinem wcześniej nie miałeś okazji grać, no to przychodzi zawodnik niezwykle doświadczony jako super snajper, jak na polskie warunki był królem strzelców ekstraklasy pierwszej ligi, no zrobił w tej naszej krajowej piłce co chciał tak naprawdę. Tak, i może początek gdzieś nie układał się z Marcinem, bo wiadomo, ale myślę, że potem już ta chemia pomiędzy mną a Marcinem była. Gdzieś te zagrania, gdzieś to na treningach, gdzieś też zawodnicy z drużyny to widzieli, że coraz lepiej się zgrywamy. A z Rafałem też tak nie miałem teraz okazji grać we dwóch, tak? Tak naprawdę, tylko teraz graliśmy w trzech. Ale myślę, że też by ta współpraca między mną a Rafałem by wyglądała ok. Tak przy okazji zdradzę ci, że ostatnio, kiedy byliśmy między innymi z Marcinem w szpitalu u dzieciaków, jedno z dzieci próbowało Marcina znaleźć na plakacie. To pan pokazało na ciebie. Odmłodził się Marcin dość znacząco, ale rzeczywiście coś na tym zdjęciu było widocznie, co zwróciło jego uwagę, jakieś podobne cechy. Przemku, wróciłeś, tak jak powiedziałeś sam, także troszkę ze względów rodzinnych, bo jesteś z Pabianic. Jak wygląda teraz to twoje życie prywatne po tych podróżach, po Grudziądzu? No, co prawda teraz te odległości no, nie są aż takie duże, też mogłeś tutaj przyjeżdżać. Jak wygląda to twoje życie prywatne? Mieszkasz dalej w Pabianicach w tej chwili? Mieszkam dalej w Pabianicach, z teściowym jeszcze, ale myślę, że już w grudniu się przeprowadzę do własnego mieszkania z żoną i z córką i wtedy będę mógł ocenić, jak się mieszka w Pabianicach jako no, sam po prostu w domu, bo wcześniej to no, wiadomo. No to Przemek, to poważny okres, poważne tak, zmiany cię czekają, także... Także już wcześniej z żoną mieszkałem, tak? Nie, domyślam się, że tak. Jak byś powiedział, jak wygląda teraz po przyjściu tutaj do Widzewa, no masz na szczęście rzeczywiście blisko na stadion. Życie Przemka Kity takie na co dzień, wstajesz rano, trening, obowiązki rodzinne, czy też żona ci całkowicie odciąża, kiedy jest sezon, ty masz się skupić na grze, na treningach, ewentualnie, no czego już ci ponownie nie życzę, rehabilitacji, tak? Nie no, dzień wygląda, że wstaje mi siadanie, trening. Potem mamy trening i różne tam zajęcia od nowa i gdzieś około 15 wracam do domu, czeka na mnie obiad, jem wspólnie z żoną i z córeczką, w zależności czy jej smakuje czy nie, bo tam różnie z nią bywa. I no gdzieś potem no po prostu coś robimy, czy tam gdzieś chodzimy do znajomych, czy do właśnie do rodziców moich, czy siedzimy z Marty mamą
I tak myślę, że się kręci to na co dzień. Czyli masz czas na życie prywatne. Tak, no tak myślę, że na spokojnie. Potrafisz sobie zorganizować. Tak, myślę, że może mniej na jakieś wyjścia do kina, bo gdzieś nie ma za bardzo kto jest zostać z Nadią, ale tak to okej, okay, w porządku. Tak. Na Przemek, spokojnie. Kolejne pytanie, wracamy do piłki. Kto jest twoim piłkarskim idolem? Pytanie od jednego z naszych widzów, kibiców. No myślę, że Ronaldinho, taki, no, mój, którego lubiłem oglądać. Jedne. To jest, no, magik był piłkarski i naprawdę to, co on robi na boisku, to coś niesamowitego. I zawsze lubiłem, jak on gra i często oglądam filmiki jeszcze, jak ty w starych czasach grał i różne rzeczy. No i ten robię. Uśmiech charakterystyczny. Tak, dokładnie. On się cieszył, to naprawdę, to mój taki idol. A, czyli wróciłeś trochę do przeszłości jednak, czyli to musiałeś być jeszcze młodym chłopakiem, kiedy ten Ronaldinho ci w głowie się mocno zakodował. Przemku, mówimy o klubie, mówimy o Widzewie, o celach, jakie sobie stawiasz, no ale wiadomo, że zawodnicy, szczególnie w twoim wieku, no mają też marzenia, czasami te marzenia właściwie chyba zawsze sięgają reprezentacji, sięgają rzeczywiście takiej gry na najwyższym poziomie, na wielkich imprezach. Gdzieś tam czasami ci w głowie coś takiego świta, że fajnie by było kiedyś taki krok w karierze zrobić? Każdemu pewnie tak świta, ale wiem, jaka jest obsada w reprezentacji z napastnikami. Naprawdę. No rywalizacja jest teraz rzeczywiście potworna. I jacy są napastnicy, którzy nawet nie są powołani, a grają jak Wilczek czy inni, czy Świdecki. Gdzieś są naprawdę na wysokim poziomie, a nawet się nie łapią. To gdzie dopiero ja jeszcze jak nie gram w Ekstraklasie. Dobra, czyli cel mamy jasny, najpierw Ekstraklasa, tak. Z Widzewem. Dokładnie. A później pomyślimy, co dalej. Przemku, zostały nam dwa mecze do końca tego roku. Już w niedzielę spotkanie z Bytowią Bytów. Mecz z rywalem, z którym przegraliście niestety tam, choć ty zdobyłeś akurat bramkę, przegraliście tam 2-1. Jest okazja do rewanżu. Jakbyś tego rywala określił? No, w mojej opinii dość trudny zespół, którego absolutnie lekceważyć tutaj no, nie można. Na pewno, bo jest to drużyna, która gra ofensywnie, dużo bramek strzela, dużo traci i na pewno na tym meczu będą bramki, to powinni się kibice cieszyć, ale oby tylko były strzelane. No dobra, przez nas. To ja pomyślę o takich wynikach typu 7-3, 6-0, 4-0 ostatnio, wolałbym ostatnie. 4-0, spokojne. Tak. Taki pewny wynik, rzeczywiście fajny. Pytanie tutaj, no to jest pytanie od kolegi. Czy w szatni masz może jeszcze jakieś inne obowiązki oprócz trenowania? Już nie wiem, o co chodzi. Jakby nie organizuję zawsze chłopakom, załatwiam, że są po treningu obiady. Gdzieś tutaj z cateringiem jestem zawsze tutaj z Radkiem i dogadany. Po prostu co chłopaki chcą, gdzieś tam z nimi ustalam i po prostu się... Jak to, Przemek, wygląda? Śmieją się, że jesteś drugim kierownikiem, tak? Jesteś wydelegowany w ogóle do takich zadań, tak? No, ja tam się zgłosiłem, chciałem i po prostu i tak wyszło. No niedługo może obejmę to jako główny kierownik, zobaczymy, nie? Nie, wolał, żebyś został na razie na boisku. No, ale grający kierownik. Mimo tych zdolności. Ale to może być trudne. Tak? Bo to wtedy, wiesz co, tam jak obserwuję kierownika Marcina Pipczyńskiego, to on czasami tam musi troszkę z sędziami tak podyskutować. No, tak? Ja też. No tak, ale jak zaczniesz tak mocno dyskutować, to możesz przedwcześnie mecz skończyć. No to będę miał wtedy, musi mi Marcin dać opaskę, żeby mógł. No. To by było rozwiązanie. A ja tylko zdradzę, że pytanie, no tak, od Konrada Gutowskiego, kolegi z szatni. Kolejny kolega. To tak, widzę, tak, że... ale on nigdy nie bierze obiadu. No dobra. Wracamy na moment do meczu z Gryfem. Czy byłeś faulowany w polu karnym wtedy? To był ten drugi rzut karny podyktowany wtedy. Drugi? Czy nie? Czy pierwszy? Pierwszy. Przy pierwszym. No dobra, no powiedzmy jeden obu. I drugi, no, pierwszy... Bo jeden i drugi. O dobra, wróćmy do obu tych karnych. W pierwszej sytuacji karny. No, w sensie jak gwizdno. Wyskoczyłem gdzieś i rękę położył na mnie. Straciłem jakby w powietrzu równowagę, bo no tak, ciężko, to wyglądało. Bo ciężko jest kontrolować, jak się wyskoczy. Już nie miałem tak naprawdę kontroli nad ciałem. Upadłem. Sędzia gwiznął karnego, okej, mógł nie gwiznąć, myślę, że też by się wybronił, ale drugi na pewno był. Gdzieś obrońca wybijając piłkę, skasował mnie od tyłu i nawet nie zareagowałem. Nie, obserwując to, żadnych wątpliwości, no drugi ale... Drugi to na pewno, ale okay. Pierwszy to na pewno jest jakiś taki sporny. Kwestia karnych wyjaśniona. Wróćmy do najbliższego rywala, Bytowia Bytów.
Domyślam się, że jesteście dopiero przed analizą tego rywala, przed takim ostatnim spotkaniem z trenerem, kiedy sobie ustalicie, jak grać, jak podejść do tego meczu. W Twojej opinii, na podstawie własnych doświadczeń, jak uważasz, mocne, słabe strony Bytowi, na co trzeba zwrócić uwagę? Drużyna po dużych zmianach, bo oni tak naprawdę w lecie przeszli też sporą rewolucję kadrową. Na pewno stałe fragmenty, to będą ich mocną stronę, jak to w większości. No jak w większości naszych rywali, dokładnie. Tak, gdzieś ta druga liga gdzieś na tym się opiera, bronić się, stałe fragmenty. I myślę, że to będzie jakąś mocną stroną na pewno Gryfa. Bytowi. To już było. Gryfa też. No dobrze. Bytowia przed nami, to będzie niedziela. Fajnie by było rzeczywiście zakończyć ten rok w sercu Łodzi, na tym stadionie, myślę znowu przy komplecie publiczności. Przy okazji zapraszamy wszystkich Was do naszej turystycznej ikony Łodzi. To najnowszy tytuł tego stadionu. Jest okazja, by pożegnać się z zawodnikami, by zobaczyć, na co bardzo liczymy i w co głęboko wierzymy, kolejne zwycięstwo podopiecznych Marcina Kaczmarka. Tak więc dla tych zwłaszcza, którzy jeszcze nie widzieli tego stadionu, nie poczuli tej niezwykłej atmosfery, naprawdę wyjątkowa okazja. Nie przyjeżdżają kibice gości, dlatego jeszcze te bilety można zdobyć po prostu i pojawić się przy Piłsudskiego 138, do czego serdecznie zachęcamy. Niech to będzie super święto na koniec tego roku, takie piłkarskie w Łodzi. Później wyjazd do błękitnych Stargard. Takie trywialne trochę, no tak, no nie ma łatwych meczy, ten, no wyjazdowy każdy nie jest łatwy, może się fantastycznie ułożyć jak w Pruszkowie, a mogą być ciężkie boje jak w Boguchwale i bramka w ostatniej minucie dająca 3 punkty. Tak, no gdzieś Błękitni... To powiedziałem o optymistycznych wariantach. Tak, ale Błękitni w tym sezonie, ja uważam, że dobrze ten zespół gra, przyjechali do nas i też się tak naprawdę nie bali i grali otwartą piłkę z nami. I tam możemy naprawdę mieć ciężki mecz. Tak asekurujesz się trochę, czy tak? No, wiem, jakie tam jest boisko, nie zganiając na boisko, ale no, na pewno będzie tam ciężko. Liczymy jednak na to, że uda się. Tak, no, na pewno mamy mocny zespół, więc musimy. Teraz jesteśmy, uważam, że w dobrej dyspozycji. Czujecie w tej chwili rzeczywiście taki fajny power? 10 bramek zdobytych, 0 straconych. Tak, no, na pewno każdego buduje 10 bramek. Na pewno nie można popaść w samozachwyt, bo to będzie zgubne. Cieszę się, że tak mówisz. Przemku, tobie życzę kolejnej co najmniej bramki, a może bramek już w najbliższym niedzielnym meczu z Bydowią Bytów. Jeszcze raz przypomnę, godzina 13:05, serce Łodzi. Turystyczna ikona naszego miasta, Stadion Widzewa. Zapraszam Was serdecznie. Ja dziękuję Tobie, Przemku, za wizytę w studiu w Piłsudskiego 138. To Twój debiut w tym programie. Dzięki serdeczne. Również dziękuję. Natomiast my popatrzmy, jak wyglądają przygotowania piłkarzy Widzewa właśnie do niedzielnego meczu z Bytowią. Mikrocyk jest trochę dłuższy i możemy mocniej popracować, ale też na pewno łatwiej wyciąga się wnioski z wygranych meczy i też mamy świadomość tego po rozmowach z trenerami, że nie wszystko było dobrze w tych 2 ostatnich meczach, także koncentrujemy się na tym, żeby poprawić błędy i żeby z Bytowią zagrać jeszcze lepiej. Na pewno ten mecz gdzieś tam został w naszej pamięci, bo go przegraliśmy i chcemy zmazać tę plamę w najbliższą niedzielę. Na analizę Bytowi na pewno też przyjdzie czas jeszcze w tym tygodniu. Na razie skupiamy się na tym, żeby mocniej popracować i być przede wszystkim gotowym dobrze fizycznie. Do każdego meczu podchodzimy tak samo. Ciężko trenujemy w tygodniu, żeby później w dzień meczowy przyniosło to efekt w postaci 3 punktów. Do każdego meczu przygotowujemy się tak samo. Piłę,
W pierwszej części programu o piłce seniorskiej, o tym, co jest tak naprawdę szczytem marzeń, no właśnie, szczytem marzeń młodych piłkarzy, bo w drugiej części dzisiejszego Piłsudskiego 138 porozmawiamy właśnie o marzeniach tych najmłodszych futbolistów, którzy trenują w Widzewie. Moimi i waszymi gośćmi są trenerzy Akademii Widzewa Łódź, Kuba Grzeszczakowski. Witam serdecznie. I Łukasz Jęczyk. Witam serdecznie. Słuchajcie, no właśnie, żeby trafić do tej pierwszej drużyny seniorskiej, to jest długa, daleka droga. Ty, Kuba, pracujesz akurat z tymi chłopcami, którzy no, powinni powoli do tego kroku w seniorską piłkę się szykować. Ty, Łukasz, masz jeszcze tych młodszych adeptów, jesteś trenerem rocznika 2004 i 2003, bo w tej chwili w Akademii trenerzy pracują w parach, więc rzeczywiście też nawzajem się jakoś uzupełniacie, o tym dzisiaj także porozmawiamy. Kuba, w twoim przypadku, no masz w tej chwili drużynę U19, która odniosła fajny sukces, zrobiła duży krok do przodu, wydostała się z Ligi Wojewódzkiej, będzie grać w rozgrywkach makroregionalnych. Przypomnijmy, to są 4 makroregiony w Polsce. Inni już rywale, rywale z Polski, jak Wigry Suwałki, Wisła Płock czy Polonia Warszawa, te, które pamiętam między innymi. W twojej opinii, to jest duży krok naprzód, jest to duże wyzwanie dla twoich podopiecznych? To znaczy, na pewno jest to dalszy etap rozwoju, tak? Przepraszam. Możemy tak naprawdę rywalizować z drużynami, które są gdzieś tam na wyższym poziomie. Co tydzień będziemy mogli się zmierzać i rywalizować właśnie z, tak jak powiedziałeś, z zespołami, z którymi na co dzień nie mamy okazji grać. To jest też na pewno taki duży plus. No i też poziom zespołów, bo tak naprawdę tylko grając z zespołami tak naprawdę lepszymi, czy na swoim poziomie, możemy wtedy robić jakieś tam kroki kolejne do przodu, tak, rozwoju. I na to liczymy. Wiemy, że będzie na pewno też to trudne wyzwanie, ale chcemy tego, chcieliśmy tego i pracujemy, żeby dalej się rozwijać. Dla tych, przepraszam, tych chłopców, którzy są twoimi podopiecznymi, jak sądzisz, czy to jest szansa, to jest ten moment, kiedy można się pokazać i próbować później zaistnieć w dorosłej piłce? No na pewno. Czy jeszcze nie? Czy to jest jeszcze dopiero jeden nie, z takich to, pierwszych według krok? Mnie to jest już, powiedzmy, ten wiek, który tak naprawdę decyduje o tym, czy ci chłopcy zaistnieją w dorosłej piłce. I to właśnie, że będziemy rywalizować ze wszystkimi zespołami, że będziemy mogli pojechać na mecze, rozgrywać nie tylko tutaj w województwie, to też jakby są chłopcy, nie tylko mogą się pokazać u nas w klubie, ale też mogą się pokazać po prostu w całej Polsce, tak? Więc to myślę, że na pewno to jest ten okres, kiedy będą się decydować ich tak jakby dalsze losy piłkarskie. Łukasz, ze względu na system rozgrywek i przepisy, ty masz drużynę, która może być najlepsza nawet w województwie, tylko że na razie jakby to tyle. Dalej tego kolejnego etapu jeszcze nie ma. Tak, zgadza się. System określony przez Polski Związek Piłki Nożnej omija trochę kategorię U16. Jest to taki okres przejściowy, gdzie zawodnicy rywalizują tylko na swoim podwórku wojewódzkim. Nie ma możliwości awansu wyżej, rywalizacji z całą Polską, z tymi zespołami z innych zakątków naszego kraju, więc rywalizujemy tutaj na tym obszarze wojewódzkim. No i wygrywamy. Jesteśmy, można powiedzieć śmiało, że jesteśmy najlepszą drużyną w województwie, więc ten temat się kończy. No, rywalizacja na tym właśnie etapie tutaj naszym okręgowym. Ale to też jest ciekawe, bo też nie można powiedzieć, że gracie o nic, bo gracie jednak dla klubu i gracie też dla młodszych kolegów. Tak, tutaj jest inna sytuacja, bo tutaj zawsze ten rocznik starszy, w tym przypadku ten 2003, który prowadzę również, gra dla młodszego rocznika 2004.
I my w przyszłym roku, jako rocznik 2004, w pierwszej części sezonu mamy możliwość awansu dla siebie, zagrania przez pół roku, a później właśnie w dalszej fazie, jeżeli utrzymamy to miejsce w lidze, zagrać dla młodszej kategorii wiekowej. Taka jest płynność w przejściu. Kolejny rocznik wchodzi, jeżeli zespół starszy utrzyma ligę. Kuba, ty jesteś w Widzewie od bardzo dawna, współtworzysz tą akademię też od bardzo dawna. Natomiast Łukasz, dla ciebie ta przygoda z klubem dopiero się rozpoczęła w tym sezonie. Trafiłeś do Widzewa, trafiłeś do akademii tworzonej, budowanej w tej chwili przez Maćka Szymańskiego. Te zasady się trochę pozmieniały. No, na pierwszy rzut oka widać, tak? Pracujecie w parach już od najmłodszego rocznika, gdzie trener na przykład rocznika 2.7 jest asystentem 2.8 i na odwrót. I podobnie jest aż do U19. Czyli do rocznika najstarszego. Jak oceniacie ten system? Czy no, ty masz, Kuba, porównanie? Ty, Łukasz, nie wiem, czy pracowałeś już w takim systemie, czy jest to dla ciebie też coś nowego? Dla mnie jest to pierwsze takie spotkanie z tym, że pracujemy blokowo, że tak powiem. Trenerzy w parach są odpowiedzialni za konkretną kategorię wiekową. Zawodnicy przechodzą systematycznie, można powiedzieć, do kolejnych trenerów. Więc jest to dla mnie nowość. Jeżeli chodzi o cenę, to na pewno przyjdzie na to, potrzeba na to czasu. W Akademii funkcjonuje to dopiero od teraz. Więc myślę, że to dobre, bo takie co jakiś czas spojrzenie trenera innego na zawodnika, czego już może ten trener, z którym współpracuje 2-3 lata, już nie widzieć u zawodnika pewnych mankamentów, które inny trener może jeszcze poprawić takim spojrzeniem z zewnątrz. No. Kuba, pytanie do ciebie od kibica. Zawsze kibice tego oczekują, czyli wychowanka w pierwszej drużynie. To nie jest takie proste. Kiedy wypłynie jakiś dzieciak Grzeszczakowskiego do pierwszej jedenastki? To znaczy na pewno to określenie, to na pewno nie będzie mój dzieciak, tylko pewnie chcielibyśmy, żeby to był dzieciak czy zawodnik tutaj klubu. To po pierwsze, a tak naprawdę to nie zależy od nas. My robimy wszystko, co możemy i pracujemy jak najlepiej na co dzień. Nie tylko na boisku, bo tej pracy jest naprawdę dodatkowej, pozaboiskowej sporo. I to też właśnie dużo, jeżeli mogę ja tutaj się wypowiedzieć w porównaniu do wcześniejszych lat tutaj pracy w klubie, to organizacyjnie no dużo, dużo więcej wymaga ode mnie, myślę, od trenerów wszystkich pracy, zaangażowania, taka codzienne dodatkowe rzeczy, poza tak naprawdę tym, co robimy na boisku. No i pytanie tak naprawdę to nie jest do nas, kiedy wypłynie taki chłopak i zaistnieje w pierwszej drużynie. My chcielibyśmy, żeby to było już jak najszybciej, żeby regularnie tych chłopców może brzydko powiedzieć, do pierwszej drużyny dostarczać. I staramy się to robić, Chyba może uzupełnię to pytanie. Przepraszam, że ci przerwę, ale... Jakie cechy w waszej opinii w takim razie powinien mieć młody zawodnik akademii, który być może jest gdzieś w tej chwili, trenuje na Małochowskiego, by w przyszłości w pierwszej drużynie Widzewa konkretnie, bo wiemy o tym, że no, szkoli się zawodników pod jakiś model gry, pod jakiś model klubu, powoli to w Widzewie też się tworzy. Jakie cechy powinien mieć taki młody chłopak, nie wiem, w tej chwili 14, 15, 16, może 17-letni, by za 2, 3, 4 lata mógł rzeczywiście stanowić o sile pierwszego zespołu? Łukasz. W mojej opinii na pewno chcemy wyszkolić zawodników, którzy dążą do tego, żeby dominować na boisku. Chcemy posiadać piłkę jako drużyna. Chcemy, żeby zawodnicy posiadając tą piłkę jak najwięcej w danej sytuacji zobaczyli, wycisnęli, że tak powiem, z danej sytuacji maks. I myślę, że później to w pierwszym zespole jak najbardziej będzie funkcjonować, bo nie ukrywajmy, że każdy zespół, który przyjeżdża tutaj do pierwszego zespołu, to widzę oczekiwania kibiców, oczekiwania pierwszej drużyny są takie, żeby Widzew dominował. My chcemy takich zawodników dostarczyć, kompleksowych, przygotowanych pod kątem technicznym, taktycznym, rozumienia gry, po co w danej sytuacji jest takie zagranie, a nie inne. I to jest nasz cel, po to, żeby taki zawodnik, który trafi do pierwszego zespołu, był wyposażony w pełną wiedzę i trener pierwszego zespołu dał mu szansę od razu.
W takim razie powiedzmy, jakie elementy treningu w tej chwili, bo ta akademia, jak sami powiedzieliście, zmienia się, tej pracy jest więcej. Nie tylko wy pracujecie z zawodnikami, pracują też trenerzy od przygotowania fizycznego, motorycznego. Tych składowych jest wiele w tej chwili. Jak wygląda szkolenie w poszczególnych rocznikach, porównując powiedzmy od tych najmłodszych w akademii do tych najstarszych, w porównaniu z tym, jak to było kiedyś? Czy rzeczywiście tych obowiązków jest wiele, czy ta specjalizacja jest większa, czy te wszystkie czynniki, które próbujecie dostarczać młodym piłkarzom, te bodźce dają już jakieś rezultaty, czy trzeba na to cierpliwie, spokojnie czekać? Myślę, że na rezultaty to musimy niestety cierpliwie czekać. Zmieniło się bardzo dużo, tak naprawdę jest, pojawiła się jakby kontrola, nadzór tego, co robią trenerzy, jak pracują, w jaki sposób są koordynatorzy bloków tych poszczególnych, tak jak Łukasz powiedział wcześniej, pracujemy w tych blokach wiekowych, są koordynatorzy, na całą pieczę sprawuje dyrektor Szymański i no, jest to wszystko kontrolowane, tak? My chcemy, tak jak Łukasz też powiedział wcześniej, tych chłopaków rozwijać, dawać im tak naprawdę wskazówki, pokazywać wachlarz zachowań, ale tak naprawdę nie chcemy za nich tego wykonywać, nie chcemy, żeby wykonywali to, co my chcemy w danej chwili, tylko żeby oni podejmowali najlepsze decyzje na boisku w każdej sytuacji. I ja bym jeszcze tutaj dodał wcześniej, bo rozmawialiśmy o tych cechach, to na pewno też jeszcze cechy charakteru są bardzo ważne, żeby tutaj ten widzewski charakter zawsze u tych chłopaków był i dominował, bo to jest, myślę, też kluczowe. Łukasz, mając porównanie jako trener, teraz prowadząc szkolenie tutaj w Widzewie, w Akademii Widzewa, jak byś to ocenił? Ta oferta w tej chwili Widzewa Akademii zaczyna być rzeczywiście nowoczesna, przystosowana, przystająca do warunków współczesnej piłki, tego, jakie są wymagania. No wiemy, że w Polsce już kilka akademii jest rzeczywiście na wysokim poziomie. My musimy równać w górę, jeśli chcemy cokolwiek osiągnąć. Na pewno tak. Mam tam jakieś porównanie z poprzednich klubów, gdzie pracowałem. Oczywiście Akademia Widzewa na pewno widać, mimo że tylko 3 miesiące minęły, gdzieś tam czy 4 tej nowej Akademii Widzewa, to widać postęp u naszych zawodników, widać, że to idzie ku lepszemu, a jeżeli chodzi o taką ofertę, uważam, że Widzew ma naprawdę wiele do zaproponowania tym młodym adeptom, szczególnie jeżeli chodzi o takie wszechstronne przygotowanie piłkarskie, ale również to, jeżeli mogę powiedzieć o tym aspekcie, gdzie ja prowadzę drużyny te 2003 i 2004, ważny aspekt, jakim jest połączenie sportu z edukacją, czyli oferta, połączenie szkoły, współpracy ze szkołą i połączenia tych treningów w czasie planu lekcyjnego. Zawodnicy mają treningi przed szkołą, później idą spokojnie do szkoły lub tak jak rocznik 2004 ma lekcje, a później zaraz po lekcjach ma trening. Więc w tym trudnym wieku, jakim jest właśnie kategoria U16 i U17, gdzie wielu chłopców rezygnuje z piłki, bo nie jest w stanie pogodzić sportu z edukacją, my wyszliśmy temu naprzeciw i stworzyliśmy warunki, które te dwa aspekty łączą. Jeżeli chodzi o wyniki i takie, można powiedzieć, podsumowanie krótkie po tym okresie, przynosi to rezultaty dobre, bo chłopcy po treningu, po szkole mają czas, żeby odrobić lekcje, mają czas, żeby być przygotowani do treningu na następny dzień, poświęcić dodatkowym zajęciom, poza sportowym, ale również sportowym, odpowiednia odnowa biologiczna, więc jest to naprawdę oferta, która uważam, że w mojej kategorii wiekowej idzie ku dobremu. Zapytam Was o jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście mówimy tutaj o przyszłości, o szkoleniu zawodników, o tym, jaka ma być później rola w klubie. No, próbujecie pomagać im spełnić ich marzenie o byciu piłkarzem jak najdłużej, by ta przygoda piłkarska trwała przede wszystkim jak najdłużej. No ale wiadomo, że chłopcy chcą grać, chcą wygrywać, rodzice przeżywają ich mecze też, lubią, kiedy te ich drużyny wygrywają. Ja wiem doskonale, że no, na pewnych etapach szkolenia jeszcze nie ten wynik jest najważniejszy, ale oczywiście, kiedy się wygrywa, to jest to bardzo miłe, to jest fajne, to buduje
dobre relacje, dobrą atmosferę. No jest teraz fajny okres w Akademii Widzewa, że rzeczywiście no ta runda, jeśli się napowiedzieć, że nieudana, to byłaby nieprawda zupełnie. Raczej chyba dla drużyn młodzieżowych zupełnie przyzwoita. Na pewno, jeżeli rozpatrując to pod kątem wyników, to wyników poszczególnych roczników, to na pewno tak. Ale nas, tak jak Łukasz wcześniej powiedział, interesuje bardziej rozwój tych zawodników i to, czy oni robią postęp na treningach. I to oceniamy tak naprawdę. Wynik jest może nie drugorzędną sprawą, bo ten wynik napędza też. Ja tak uważam, że on napędza, bo kiedy będziemy wygrywać, kiedy będziemy zdobywać pierwsze miejsca w lidze, kiedy będziemy robić awanse do czy do makroregionu, czy do centralnej ligi juniorów, to tak naprawdę jakby też chłopcy wierzą, zaczynają wierzyć w siebie, jeszcze chcą bardziej podnosić swoje umiejętności i to wszystko jeszcze jakby daje pozytywną energię do pracy. No zauważyłem właśnie, bo nawet mieliśmy ostatnio sporo się działo, no bo to okres barażowy, jedna z drużyn rocznika 2006 jest już na ostatnim etapie barażowym, by wejść też do Ligi Wojewódzkiej, drugiej Ligi Wojewódzkiej, wygrała na wyjeździe 4-2 z Piotrkowią, wcześniej wysoko pokonując Włókniarze Konstantynów. No możemy o takich jednostkowych sukcesach chłopaków mówić praktycznie chyba we wszystkich rocznikach. To jest bardzo miłe, bo ja pamiętam no przed kilkoma laty, kiedy na przykład no ta rywalizacja Widzewa w tych grupach młodzieżowych, czy to z SMS-em, czy z ŁKS-em, czy z GKS-em Bełchatów, wcale nie była dla nas miła, ani usłana różami, bo różnie to wyglądało. Nie najlepiej momentami. W tej chwili, kiedy mamy weekend, gdzie nasze drużyny w różnych rocznikach wygrywają 3 mecze z rzędu, czy 4 z rywalem z zamiedzy, czy pokonują SMS i to już nie jest żadna niespodzianka, tylko po prostu potrafią fajnie z nimi zagrać, potrafią wygrywać, no to dla was chyba jest to też jakaś tam forma satysfakcji, dla chłopców na pewno, bo wiedzą, że ta ich praca no, przynosi efekty. Na pewno. Nie ukrywajmy, że chłopaki przychodzą po to, żeby na trening, żeby też wygrywać i oczywiście, tak jak Kuba powiedział, ten rozwój indywidualny jest ważny, ale no, nikt nie będzie chodził zadowolony po meczu przegranym. Jest to normalna rzecz, że jesteśmy zadowoleni po meczach wygranych. Mnie cieszy to, że chłopaki, których prowadzę, wygrywając w meczu 1-0, 2-0, dążą do tego, żeby strzelić kolejną bramkę, nie zaprzestają i to jest takie pozytywne, że wychodząc na mecz chcemy cieszyć się nie tylko z samego wyniku, ale też z tej frajdy największej, jaką jest strzelanie bramek. I to jest fajne, że udało nam się zaszczepić u chłopaków dążenie do zdobywania bramek. No dobrze, powoli będziemy kończyć. Zapytam was o jedną rzecz, no, która zawsze się przewija. No wiadomo, że jak ważnym elementem rozwoju każdej akademii jest ta baza szkoleniowa. My się cieszymy z tego, co mamy, no bo kiedyś Widzew trenował w zdecydowanie gorszych warunkach, no ale żeby zrobić krok do przodu też, no pewnie Łukasz, w twojej opinii jeszcze z jedno, dwa boiska by się przydały. No ja powiem tak, ja akurat nie mogę narzekać, bo zawsze mam dostęp do całego boiska na treningu, natomiast na pewno przydałoby się boisko trawiaste. Kategoria, którą prowadzę, zbliża się bardziej do dorosłej piłki niż do tej dziecinnej i powinniśmy im stwarzać gdzieś tam warunki do tego, by grali tak jak seniorzy na boiskach naturalnych, więc myślę, że ta dostępność do boiska trawiastego by była bardziej wskazana. Kolejne boisko takie dla akademii trawiaste, nie tylko sztuczne. Oczywiście w pewnych kategoriach wiekowych to boisko sztuczne jest potrzebne. Natomiast im bliżej tego seniora powinniśmy dawać warunki, które w tej seniorskiej piłce występują, czyli boisko trawiaste. Dlatego powiedziałeś dwa, jedno sztuczne, drugie trawiaste, było optymalnym rozwiązaniem. No i to sztuczne jeszcze z balonem najlepiej, żebyśmy na zimę stworzyli lepsze warunki dla naszych młodych zawodników. Moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za przybycie do studia, za udział w programie Piłsudskiego 138. Nigdy temat Akademii nie będzie dla nas nudny. My chcemy, żeby ona się fajnie rozwijała, żeby rzeczywiście szła do przodu, żeby tych chłopców coraz więcej trenowała. Dzisiaj nie mówiliśmy o tych najmłodszych, o tych, jakie są plany, by to myślę dla Maćka, tak, Maciek, szykuj się do kolejnego za jakiś czas pewnie występu. Ale to cały i opowiedzenie o tym, o całym programie, jak to szkolenie od podstaw tych najmniejszych milusińskich piłkarzy powinno i chcemy, żeby w Widzewie wyglądało, bo do tego na pewno będziemy dążyć. Dwa odcinki od razu.
Dobra, proponuję. To planujemy, to ja przekazuję to Arkowi Stolargowi, jak tylko wróci z delegacji, to będzie miał tutaj poważną robotę do wykonania. Ja wam dziękuję, Kubek Grzeszczakowski, Łukasz Jończyk, dzisiaj byli moimi i waszymi gośćmi w drugiej części programu Piłsudskiego 138, tej części poświęconej Akademii Widzewa, która też powoli jesienne rozgrywki kończy, jak sami słyszeliście, z fajnym efektem. Ja dziękuję dzisiaj wam za uwagę, życzę dobrej nocy, dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa i życzenia tym, którzy nas tutaj pozdrawiali w różny sposób w trakcie dzisiejszego programu. Dobrej nocy, do zobaczenia oczywiście za dwa tygodnie ponownie w Piłsudskiego 138.